Witam Państwa bardzo serdecznie i przepraszam, że będę prowokował. O. Tego się spodziewamy. Zacznę od Buffetta. Słynny inwestor w 2009 roku namawiał prezydenta, najpierw jeszcze Busha, w 2008, a potem od 2009 roku Obamę, na ratowanie upadłych banków. Po czym się okazało, że wcześniej kupił uprzywilejowane akcje jednego z nich. Ratowanie tych banków było sprzeczne z zasadami katolickiej nauki społecznej i sprzeczne z zasadami liberalizmu. No bo katolicka nauka społeczna i liberalizm mają wiele cech wspólnych. Pierwszą, podstawową jest to, od czego pani profesor zaczęła. Indywidualizm. Jednostka w centrum zainteresowania. Tylko katolicka nauka społeczna i tylko liberalizm stawia jednostkę na piedestale. Po drugie, to jest wolna jednostka. Pan Bóg dał nam wolną wolę. I liberałowie też. Ale z tą wolnością człowieka coś się wiąże. Są granice wolności. Granicą wolności człowieka jest drugi człowiek. Taki sam zakres wolności. Mogę robić, co chcę, dopóki nie szkodzi to komuś innemu. Jak powiadają Amerykanie, twoja wolność machania rękami kończy się przed moim nosem. Jeżeli zatem nie wolno mi szkodzić innemu, to czy nie jest to katolickie? No, mówiąc językiem sportowym, katolicka nauka społeczna troszeczkę jeszcze dopala ten wymóg. Ale tylko troszeczkę. Mówi tak, nie tylko nie możesz szkodzić innym, ale nie możesz też szkodzić sobie. Tu liberałowie są bardziej liberalni. Chcesz sobie szkodzić, to sobie szkodzi. Kolejnym elementem jest odpowiedzialność. Masz wolną wolę, możesz grzeszyć i będziesz za to pokutował. Spalisz się w ogniu piekielnym. Jesteś wolny, możesz robić co chcesz, ale ponosisz odpowiedzialność za skutki swojego działania. Jak naemitowałeś różnych papierów dłużnych, to zbankrutujesz. I cię państwo nie będzie ratowało na koszt innych podatników. Drogi Goldman Sachsie i jego akcjonariuszu Warrenie Buffetcie. Wolność to odpowiedzialność za skutki własnych decyzji. Czyli mamy jeden obszar, w którym liberalni liderzy gospodarczy w zasadzie mają wiele wspólnego z katolikami. Bo Adam Smith, ojciec nowożytnego liberalizmu gospodarczego, nie był ekonomistą. Adam Smith był teologiem. On na Uniwersytecie w Edynburgu prowadził wykłady z etyki. Zanim napisał Bogactwo Narodów, napisał Teorię uczuć moralnych. A co było esencją teorii uczuć moralnych? Pojęcie empatii. Empatii, czyli wczuwania się w kogoś innego. Dlaczego? Z chęci zysku. Smith pisał, że Nie do dobroci piwowara się odwołujemy, żeby napić się dobrego piwa, tylko do jego chęci zysku. A piwowar z chęci zysku chce nam dać, wyważyć takie piwo, żebyśmy czuli się jak w siódmym niebie, gdy będziemy je pić. Element następny. Praca. Owszem, Smith mówił, że są trzy źródła bogactwa narodów. Ziemia, kapitał finansowy i praca. Dzisiaj ten trzeci czynnik nazwany jest kapitałem ludzkim. Tylko że, proszę Państwa, ziemia zostawiona odłogiem nie stworzy wartości dodanej. Kapitał finansowy ulokowany w skarpetce, zakopany w ogródku albo nawet do banku zaniesiony nie stworzy wartości dodanej. Praca tworzy wartość dodaną. Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy niezbędne do życia. Koniec cytatu z Adama Smitha. Tak, praca. W związku z tym, pracując, tworzymy wartość dodaną. Zgodnie z przykazaniem. Idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. Więc Adam z Ewą poszli i zostali pierwszymi przedsiębiorcami. Ponieśli oczywiście odpowiedzialność za skorzystanie ze swojej wolności w sposób naruszający nakaz czy zakaz. No bo proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że mam sad i w tym sadzie rosną różne drzewa. Mój sad, moje drzewa. Mogę zaprosić kogo chcę, powiedzieć: bierzcie i jedzcie z tego sadu, co tam chcecie. Ale z tego drzewa wam nie wolno. W związku powyższym, jeżeli oni z tego drzewa jednak jabłka mi pozrywają, to ja mam roszczenie, bo naruszyli moje prawo własności. Więc Pan Bóg był takim właścicielem, który powiedział: z tego nie. Rzeczy wspólnych w myśleniu liberalnym i katolickim jest mnóstwo, bo nie wolno naruszać wolności innego człowieka. Tylko teraz, czy my to dobro czynimy dlatego, że jesteśmy do niego zmuszani? No przecież można zmusić ludzi do chodzenia do kościoła. Będą zbawieni wtedy? No nie będą. Przymus nic nie daje. Chodzi o to, żeby to robić z własnej woli. Żeby chcieć tak robić. No i teraz najważniejsza różnica polega na tym, że w katolicyzmie to ma być działanie intencjonalne. A liberałowie mówią tak: no jakbyś to robił intencjonalnie, czynił to dobro, bo chcesz robić dobro, czynić dobro, to dobrze. Ale jak nie jesteś aż tak dobry, żeby czynić dobro intencjonalnie, to my stworzymy ci takie warunki, żebyś to dobro czynił tak z przypadku. Tu pojawia się ta niewidzialna ręka. Niewidzialna ręka rynku to jest prawo. Prawo podaży i popytu. Rynek, proszę Państwa, to nie jest żadne miejsce, w którym coś się robi. Rynek to jest, mówiąc dzisiejszym językiem, rzeczywistość wirtualna, na której dochodzi do wymiany. Bo jak pisał Adam Smith, nigdy nie widział psa, który by się z drugim psem wymienił kością. To tylko ludzie się tego nauczyli, dzięki Panu Bogu. Tak? Jedyna moja obserwacja krytyczna do dekalogu przedstawionego przez Panią Profesor, dwie, ale tak nie do końca krytyczne, tak? Dotyczy zysku i dotyczy tej szarej strefy. Zacznijmy od zysku. Zysk nie jest celem? Oczywiście. Oczywiście. Nigdy nie był. Celem jest zaspokojenie własnych potrzeb. Jak Adam z Ewą się rano budzili, jak już ich przepędzili z raju, a jak już Pan Bóg zrobił, przepędził, to się zastanawiali, co my dzisiaj zjemy. I trzeba było pójść nazbierać, upolować, złowić. I to jest, proszę Państwa, mechanizm stosowany w gospodarce do dziś. Niektórzy nawet dosłownie je łowią. No co prawda nie przy pomocy jakiejś wędki, tylko na kutrach rybackich, ale łowią. I wymieniają się między sobą. To jest wymiana, proszę Państwa, efektów czyjejś pracy na efekty pracy kogoś innego. My mówimy, że kupujemy. Nic nie kupujemy. My się wymieniamy, a pieniądz jest tylko i wyłącznie środkiem służącym wymianie, przyspieszającym tę wymianę. Więc nie zysk jest celem, tylko zaspokojenie własnych potrzeb, potrzeb żony, dzieci, szerszej rodziny. Tak? To jest koncepcja liberalizmu. Więc jak nie będę miał, nie będę zaspokajał tych swoich potrzeb, no to nie będę miał. Bo żebym zaspokoił swoje potrzeby, musiałbym wziąć od kogoś innego. A jak będę brał od kogoś innego, nie uczynię go swoim niewolnikiem, aby. Więc jeżeli mówimy o kategorii zysku, to musimy pamiętać, że to nie jest cel, ale on być musi. No bo jeżeli ja mam cały czas wyższe koszty niż przychody z tego, co robię, no to ktoś musi do tego dołożyć. A jak musi dołożyć ktoś inny, to znaczy, że ja muszę zabrać. I a propos tego zabierania, tu się pojawia ta szara strefa. To musiał rozwinąć, że nie można działać w szarej strefie. Oczywiście nie można kraść, to jest szara strefa. Tak? Kraść nie można, ale pojęcie szarej strefy my rozciągnęliśmy na działanie obok państwa, obok rządu. No więc wyobraźcie Państwo sobie następującą sytuację. Żeby pracownik mógł zarobić 2850 zł, pracodawca w Polsce musi zapłacić 4830 zł. W związku z tym pracownik może mu powiedzieć, dlaczego akurat te liczby podałem, bo to jest 4000 brutto. Tak? Brutto nie interesuje ani pracownika, ani pracodawcy, bo pracownik dostaje mniej, pracodawca płaci więcej. Ale jak to nie jest średnia krajowa, tylko mediana niższa, to w pewnym momencie pracownik może powiedzieć, wiesz, za 2000 zł to ja nie będę pracował. A pracodawca mówi, no wiesz, ja ci mogę dać 3. Tylko jak ty chcesz 3, to ja muszę jeszcze 2200 zapłacić rządowi. To mnie na tyle nie stać. I tu pojawia się arbitraż. Tu jest ta szara strefa. Ci, którzy zatrudniają w szarej strefie, niektórzy nie działają nieuczciwie, bo oni dają pracę człowiekowi, który indziej jej nie ma. Bo gdyby miał, to by tam poszedł do tej innej pracy. Więc podsumowując, tak? Prawdziwi liberałowie są prawdziwymi liderami przedsiębiorczości i postępują świadomie albo nieświadomie, zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej. Zwłaszcza ci klasyczni liberałowie, bo niestety pojęcie liberalizmu ewoluowało. Hillary Clinton, która nazwana jest liberałem w Stanach Zjednoczonych, ma tyle wspólnego z Thomasem Jeffersonem, co, przepraszam za to, co powiem, papież Franciszek z Leonem XIII. albo jeszcze mógłbym powiedzieć, że nawet ta różnica jest jeszcze większa, tak? Więc klasyczni liberałowie postępują zgodnie z klasyczną nauką społeczną Kościoła. Dziękuję.